Witam Państwa na briefingu w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej. Gdy Państwa zapraszaliśmy na to spotkanie, to sytuacja światowa była zupełnie inna. Moim zamiarem było przedstawić w przeddzień uroczystości Żołnierzy Wyklętych nasze całoroczne, jakby całoroczną pracę, ale sytuacja się zmieniła w związku z najazdem Rosji na Ukrainę, więc będzie to jako pierwszy temat naszego spotkania. Witam również Jacka Magdonia, radnego województwa podkarpackiego, dużego orędownika tutaj sprawy Chmielówki, ale też i przewodniczącego komisji w Sejmiku Województwa Podkarpackiego łączności Polaków z Polakami za granicą, więc Jacka też poproszę o kilka słów w temacie właśnie tej nadzwyczajnej sytuacji na Ukrainie. Jak Państwo wiecie, pospolite ruszenie, można by to tak było nazwać, naszych rodaków, również mieszkańców naszego powiatu odnośnie zbiórki i pomocy dla Ukrainy. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania różnych środowisk od ochotniczych straży pożarnych przez przeróżne stowarzyszenia, po prywatne osoby, pojedyncze osoby w to, jak włączają się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Przez piątek, sobotę miałem kilkadziesiąt telefonów z zapytaniami, co ze zbiórkami na terenie naszego powiatu. Nie ukrywam, że planowaliśmy takie zbiórki, ale dopiero od poniedziałku, wtorku, jednak pod, można powiedzieć, naciskiem, może nie naciskiem, ale takimi wyraźnymi sugestiami wielu mieszkańców, w tym Państwa, reporterów również, zorganizowaliśmy taki punkt zbiórki pomocy w różnej formie dla mieszkańców Ukrainy już od wczoraj, czyli od niedzieli, od godziny 12 w Zespole Szkół imieniem księdza doktora Jana Zwierza w Robczycach. W międzyczasie odbyliśmy, po południu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wieczorem również mieliśmy wideokonferencję ze służbami pani wojewody, więc dzisiaj jesteśmy o wiele już jakby mądrzejsi i zorganizowani w tym, jak pomagać właśnie naszym przyjaciołom na Ukrainie. W tej chwili też przed przyjściem tutaj do Państwa odbyliśmy taką bardzo szeroką naradę z dyrektorami wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, ze służbami mundurowymi, którzy w tym spotkaniu uczestniczyli, po to, żeby w jakiś sposób skoordynować tą pomoc i żeby ona była skuteczna i dotarła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Po tych wszystkich spotkaniach mogę Państwu powiedzieć, że praktycznie wszystkie gminy, chociaż to z burmistrzami, wójtami nie ustalałem, ale z mediów wiem, że praktycznie wszystkie gminy włączyły się w organizowanie takich zbiórek. Tych punktów zbiórek jest bardzo wiele, bo na przykład wszystkie nasze szkoły ponadpodstawowe, dyrektorzy zadeklarowali, że w swoich punktach, w swoich szkołach takie punkty zorganizują. Wiemy również, że większość ochotniczych straży pożarnych w swoich jednostkach też takie zbiórki chce organizować lub już zorganizowała i te zbiórki trwają. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Powiatowej też zadeklarował, że z inicjatywy komendanta wojewódzkiego ochotnicy strażacy przewożą, przekazują nadmiarowy sprzęt ze swoich jednostek do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tutaj w Robczycach i wiem, że już dzisiaj po południu jest planowany transport na Ukrainę z całego województwa z tymi zebranymi rzeczami, urządzeniami. Jest tego dość sporo. Komendant jest pod wrażeniem też aktywności ochotników strażaków, bo to są motopompy, to są agregaty prądotwórcze, węże, hełmy, to są ubrania te przeciwpożarowe. Jest tego naprawdę dużo i myślę, że rzeczywiście cały samochód tego wszystkiego się uskłada. Natomiast my musimy też wiedzieć, że organizowanie takiej zbiórki to jest pierwszy jakby krok. Kolejnym krokiem to jest doręczenie, skuteczne doręczenie, tak aby te
wszystkie materiały, te wszystkie rzeczy zebrane przede wszystkim się nie zniszczyły, nie zepsuły, bo są to rzeczy czasem i nowe, czasem używane, ale w bardzo dobrym stanie. I musimy to tak zrobić, tak zorganizować, skoordynować, żeby skutecznie ta pomoc dotarła. Więc w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania informacji o tym, jak pomóc, komu dokładnie pomóc i co ta strona, jakby, która potrzebuje pomocy, konkretnie potrzebuje. Wczoraj wydałem takie specjalne zarządzenie, oczywiście nie zmuszające nikogo, nie jest to polecenie służbowe, natomiast zachęcające do tego, żeby się w takie zbiórki włączyć, żeby te zbiórki organizować. Na koordynatora została wyznaczona wicestarosta Bernadeta Frysztak. Również nasze służby w zarządzaniu kryzysowym wkrótce podadzą telefon, bo będzie można również zgłaszać chęć przyjmowania ludzi z zewnątrz i na pewien czas jakby zapewnienia tym ludziom nie tylko spania, ale również wyżywienia i takich podstawowych, jakby to powiedzieć, warunków do życia. Poproszę teraz może pana radnego Jacka Magdonia, który też przedstawi sytuację i z sejmiku województwa podkarpackiego, teraz jako przewodniczący tej komisji odnośnie kontaktu właśnie z tymi mieszkańcami Ukrainy, a raczej najbardziej chyba to z rodakami, właściwie Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Jacku, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako przewodniczący łączności z Polakami za granicą w sejmiku województwa podkarpackiego utrzymuję stały kontakt z naszymi rodakami na wschodzie i no, jesteśmy bardzo zatroskani o ich los i o to, co będzie dalej. Sytuacja dla nas w województwie podkarpackim, jak wiemy, jest niełatwa, bo spadł na nas ciężar przyjęcia tej fali uchodźców i równocześnie udzielenia im pomocy. To wszystko oczywiście sprawnie działa. Tutaj administracja rządowa na czele z panią wojewodą świetnie to skoordynowała. Natomiast oczywiście my mamy świadomość, że ta pierwsza fala uchodźców, która do nas dotarła, to są osoby chyba najlepiej zorganizowane, które miały tutaj w Polsce czy w Unii Europejskiej jakiś punkt zaczepienia. Natomiast jeśli te działania wojenne potrwają dalej, nie będzie zawieszenia broni, to liczymy się z tym, że kolejna fala, która do nas dotrze, będzie już tą, która będzie wymagała kompleksowej pomocy, począwszy od żywności i ubrań po noclegi i bytowanie. Nasi rodacy tam na wschodzie przeżywają to, co wszyscy inni obywatele Ukrainy. Dzisiaj, kiedy kontaktowałem się rano choćby z obwodem niemirowskim na Podolu, tam gdzie jest bardzo duży odsetek Polaków, no, został ogłoszony alarm bombowy. Nie można było dokończyć rozmowy. Mamy rozmawiać tutaj później po tym naszym briefingu. I to pokazuje, że w momencie, kiedy jeszcze działają tam, jest energia elektryczna, jest dostęp do gazu, są jeszcze zapasy żywności, to oni sobie radzą. Natomiast w miarę rozwoju działań wojennych tam grozi nam duży kryzys humanitarny. Dlatego, szanowni Państwo, wielki szacunek dla tych osób, które organizują pomoc i gromadzą zapasy. Ten proces będzie się przeciągał i kiedy opadną te pierwsze emocje, trzeba będzie tej konsekwencji, żeby udzielić pomocy tym uchodźcom, którzy do nas jeszcze na pewno w dużej liczbie dotrą. Ja tutaj chcę powiedzieć też, że na naszym terenie Związek Strzelecki Strzelec zaangażował się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Komendę Główną. Zebrano w ciągu kilku dni dużą kwotę pieniędzy, są doposażane karetki, które zostaną wysłane na wschód. Równocześnie już skompletowano 5 tirów zapasów, które zostały wysłane na wschód. Ta akcja dość sprawnie została skoordynowana i będzie kontynuowana. Dlatego też bardzo Państwa proszę, żeby też bardzo tak precyzyjnie tą pomoc skierować do naszych przyjaciół w potrzebie, bo
też żeby te magazyny, które są tam na granicy, żeby one nie były zapełniane rzeczami, które są zbędne, więc tutaj jest ważne, żeby kontaktować się z tymi osobami koordynującymi tą pomoc, albo z tymi bezpośrednio na wschodzie, co jest bezpośrednio na ten moment potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze dodam tylko, że gdyby znalazły się osoby na terenie naszego powiatu, które chciałyby przyjąć tych uchodźców, a przeważnie są to matki z dziećmi, to taki numer w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego wkrótce zostanie uruchomiony i będzie możliwe zgłaszanie właśnie z deklaracjami oczywiście przyjęcia, ile takich osób by można było przyjąć i co się im zapewnia. Na dzień dzisiejszy to też pragnę powiedzieć, że już takich mieszkańców czy takich uchodźców mamy w Iwierzycach, w naszym ośrodku zdrowia już jedna rodzina jest przyjęta. W naszym internacie przyjechał jeden uczeń z rodziną, oczywiście bez ojca, bo ojcowie zostali przepraszam, powołani do służby wojskowej. Następna rodzina jedzie. Mieliśmy też kontakt z naszymi przyjaciółmi z obwodu lwowskiego, konkretnie w powiecie stryjskim, tam gdzie my współpracowaliśmy. Tam są też rodziny czy matki z dziećmi, które na razie no to wahają się, przeżywają to rozstanie z mężami, którzy poszli na front. Ale prawdopodobnie też skorzystają tutaj z naszej oferty, bo taką ofertę zadeklarowaliśmy. Na dzień dzisiejszy możemy przyjąć również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Wiemy, że takich jest też mnóstwo. Tutaj nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy również włączy się w pomoc takim osobom. Mamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Tam na 18 osób pani dyrektor deklaruje, że może zwiększyć nawet do 20 osób z zapewnieniem wszelkiej pomocy, takiej pomocy, jak mają tam mieszkańcy tego Domu Pomocy Społecznej. No i w naszym Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej też mamy dwa mieszkania do dyspozycji, więc około 10 osób możemy przyjąć. Na razie tych miejsc no, mamy dość sporo. Deklaracji też jest wiele, ale nie ma nacisku, to też podkreślam, ze strony pani wojewody czy służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przymusowym przyjmowaniu i tworzeniu w ogóle takich miejsc. To ta część wschodnia województwa podkarpackiego jakby przejęła na siebie te obowiązki. W 5 powiatach też jest decyzją ministra edukacji i nauki wprowadzona zdalna nauka, więc te wszystkie ośrodki edukacyjne są do dyspozycji tych osób. No ta pomoc jest, powiem, no z wszelkich stron i we wszelki sposób udzielana. Mam nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my też zwiększymy swoje działania, bo potencjał mamy, chęci są, deklaracje też już są, więc no, jesteśmy w stanie wielu osobom pomóc.